Agata Tuszyńska odwiedziła Powiatową Bibliotekę Publiczną w Sieradzu. Pisarka, poetka, reportażystka ukończyła Wydział Wiedzy o Teatrze w warszawskiej PWST. To zdecydowało o wyborze bohaterki pierwszej książki. Agata Tuszyńska zamieniła się w detektywa, by odkryć historię Marii Wisnowskiej. Pod koniec XIX wieku aktorka warszawskich scen została zamordowana przez młodszego od niej kochanka. Fakt, że mężczyzna był Rosjaninem, pozwolił Agacie Tuszyńskiej na opisanie wielokulturowej, barwnej Warszawy. Na spotkaniu w Sieradzkiej Bibliotece pisarka opowiadała o tym, co decyduje o wyborze bohatera książki, o tym, jak trudno pisze się o historii własnej rodziny, szczególnie gdy to historia cierpienia i śmierci. Mówiła również o swojej ostatniiej książce. Oskarżona Wiera Gran to historia niezwykłej kobiety, nad którą do końca życia rozciągał się cień wojny. Ostatnio zrobiło się dosyć głośno w Polsce o Wierze Gran, ale wiele osób nigdy o niej nie słyszało, albo tylko gdzieś tam na przedwojennych afiszach im się to nazwisko przewinęło. Dlaczego warto poznać tę postać, dlaczego warto coś o niej wiedzieć? Wiera Gran była postacią niezwykłą, ale jeszcze bardziej niezwykły, jeszcze bardziej tragiczny był jej los i to głównie, co spotkało ją po wojnie. To była wielka gwiazda, pieśniarka warszawskiego getta, dla której przychodzono na koncerty właśnie do dzielnicy zamkniętej za murami, także z miasta, z Warszawy. Wszyscy chcieli jej słuchać. Spędziła w tymże getcie ponad półtora roku. Potem ukrywała się po aryjskiej stronie jako warszawska Żydówka i przeżyła. Natomiast po wojnie została oskarżona o kolaborację z Niemcami. I to był mega dramat Wiery Gran. Myślę, że większy dramat, większa tragedia niż to, co ją spotkało podczas okupacji, kiedy to straciła całą swoją rodzinę. Czyli wielka pieśniarka, której pomówienie zniszczyło życie. Pomówienie o kolaboracji z Niemcami, uniewinniona przez wszystkie możliwe sądy, zarówno w Polsce, jak i za granicą, a jednak to piętno zdrady własnego narodu i kolaboracji z Niemcami prześladowało ją przez całe życie, zarówno w Polsce, jak w Izraelu, do którego wyjechała, jak i potem w reszcie świata, w Wenezueli, w Anglii, we Francji, wszędzie. Ta książka opowiada o losie zniszczonym przez innych ludzi, zniszczonym najpierw przez wojnę, a potem przez cień wojny, przez to, co stało się na skutek wojny z tymi, którzy w niej uczestniczyli i tymi, którzy przeżyli. Jak to się właściwie stało? Bo rzeczywiście wszystkie sądy ją uniewinniły, a tak naprawdę te pomówienia opierają się o relacje jednego, dwóch ludzi, być może nieprzychylnych jej po prostu. To jest bardzo trudna dla mnie sprawa. Ja nie potrafię powiedzieć, jak to się stało. Ja tylko zbadałam tę sprawę i widzę, że była jakaś niezwykle silna niechęć, nienawiść wobec tej kobiety. I myślę, że wynikało to z kilku spraw, z rozrachunków powojennych w społeczności żydowskiej, ale także sądzę, że fakt bycia gwiazdą, pieśniarką w getcie, czyli w mieście śmierci, w mieście, gdzie ludzie są skazani na zagładę, prawda? Tutaj występuje kobieta, która jest piękna. Bardzo ważne, że to była kobieta i że to była piękna kobieta, że wzbudzała nie tylko zachwyt wielbicieli i innych ludzi, ale także zawiść, może nienawiść, może zajmowała komuś miejsce. Ten wątek kobiecy jest ważny, dlatego że dla tych mężczyzn, którzy przeżyli, nigdy nie używa się kategorii, to był, prawda, gestapowski kochanek, tak jak wobec Wiery Gran jest używane pojęcie gestapowska, nie chcę używać słów, prawda, utrzymanka, powiedzmy sobie, tak? I to jest od razu oceniane i to jest od razu brane taką niezwykłą kontrę i piętnowane. Ja w mojej książce staram się nie oceniać i to jest bardzo ważne. Ja sobie z tego zdaję sprawę, że tego robić nie wolno, że nie wolno tego robić nie tylko mnie, która nie miała pojęcia,
mimo mojej wielkiej pracy i usiłowań, wyobrażenia sobie, jak to było, ale nie była tam w getcie, wobec czego ja nie mogę wiedzieć, jak ja bym się zachowała. Sądzę, że oceniać nie wolno także tym, którzy przeżyli. Ale tutaj jest taka wielka zawierucha, ponieważ ci, którzy przeżyli, wiedzieli, jak bardzo trzeba było to okupić. Wobec czego myślę sobie, że to też było tak, że oni pierwsi rzucili w Wierę Gran kamieniem, dlatego że sami mieli coś do ukrycia czy coś na sumieniu. I to jest wybuchowa mieszanka, to co się stało tej kobiecie z tą kobietą wobec społeczności ocalonych po Holokauście. Książka o Wierze Gran to jest tylko jedna z wielu, w których przywraca Pani pamięć o świecie, którego właściwie już nie ma. Nie tylko kultury żydowskiej, ale w ogóle wielonarodowej Polski sprzed II wojny światowej. To prawda i mam ku temu jakby osobiste powody. Dlatego też sądziłam, że mam prawo napisać książkę o Wierze Gran i mam prawo wejść do getta z Wierą Gran, tak jak poprzednio. W mojej książce Rodzinna historia lęku wchodziłam do getta z moją mamą, która była wówczas małą dziewczynką i z jej matką, nauczycielką. I starałam się dowiedzieć wtedy, jak mógł wyglądać los tej części mojej zamilczanej rodziny, ponieważ to był wielki rodzinny sekret, prawda? Moja podwójna tożsamość i żydostwo mojej matki. Przedtem jeszcze, zanim ten sekret został ujawniony, napisałam książkę o Izaaku Baszewiczu Singerze, która to książka jest dla mnie dość ważna, ponieważ pokazuje Polskę właśnie wielonarodowościową, Polskę, gdzie mieszkali Żydzi i byli dla tej kultury, tradycji, dla wizerunku tego świata bardzo ważny. I ta książka jednocześnie pokazuje, kiedy tu byli i jak ich w tej chwili, czy też 10-15 lat, kiedy tę książkę pisałam, jak ich nie ma. Jakie są te puste miejsca po nich i co to znaczy dla nas Polaków, czy też dla nas Żydów polskiego pochodzenia. Ja ciągle nie potrafię o sobie powiedzieć, jestem Żydówką, ponieważ jestem, moja mama jest Żydówką, mój ojciec jest Polakiem. Ja jestem polską Żydówką, ale mam wrażenie, że najważniejsze, co mnie określa, to jest język. Język polski, w którym się wychowałam i kultura polska i fakt, że piszę po polsku. Natomiast jeśli chodzi o żydowskość, to jest to głównie świadomość zagłady i jest to głównie to, co zostało utracone, zarówno jeśli chodzi o ten naród, jak i o Polskę, która straciła swoich Żydów, straciła swoje bogactwo kulturowe, straciła to, co było również jej istotą. Przed wojną. Dlatego tak to jest dla mnie ważne i we wszystkich właściwie książkach i też w kolejnej wplatam tę przeszłość w teraźniejszość, ponieważ mam wrażenie, że uprawianie pamięci jest w pewnym sensie moim takim literackim powołaniem. Robię to i mam pewność i poczucie, że to jest właśnie to, co powinnam robić w tym, co piszę. Sądzi Pani, że jesteśmy tak bardzo zainteresowani tą kulturą, dlatego że właśnie tych ludzi już nie ma, że nie jesteśmy w stanie nawet sobie wyobrazić, jak wyglądałaby Polska, gdyby do tego Holokaustu nie doszło, że to jest taka tęsknota za mistycyzmem, trochę tajemniczością kultury żydowskiej i Żydów mieszkających w Polsce? Dla mnie to jest to również, ale dla mnie samej to jest chęć odzyskania mojej rodziny. To jest chęć opowiedzenia historii tych Żydów łódzkich, łęczyckich, którzy stanowili moją rodzinę. Tę rodzinę, która została przez niemiecką okupację kompletnie wytarta z powierzchni tej ziemi, zamilczana przez moją mamę, która nie chciała mieć z tym nic wspólnego. Ja myślę, że to jest dla Polski także ważne, żeby te wszystkie narody, które przed wojną ją stanowiły, powracały chociażby w pamięci. Niemożliwe jest teraz przetransplantowanie tych ludzi do tego kraju, bo ani ten kraj nie jest do tego przygotowany, ani oni pewnie nie mają na to ochoty, ale pamięć jest ważna. Dlatego, że przeszłość i pamięć stanowią o tym, kim jesteśmy i mam wrażenie, że to jest ważne, żeby pamiętać, to jest ważne, żeby tych polskich Żydów opłakać i żeby oni wiedzieli, oni, ich już nie ma, ich dzieci, ich wnukowie, że stanowili ważną część tego społeczeństwa, bo tak było. To
to jest prawda. Ale jest, pani Dorowku, również książka o Rosjanach podczas zaborów. Czyli tak naprawdę szuka pani chyba takiej głębszej analizy tego właśnie bogactwa wielokulturowości. To prawda, ja byłam zafascynowana i jestem zafascynowana nadal Warszawą, w której się urodziłam. Ja jestem warszawianką, mimo że moi rodzice pochodzą z mniejszych miast. Ojciec z Łodzi, mama z Łęczycy. I ta Warszawa XIX-wieczna, Warszawa rosyjska, była przez wiele lat moją pasją. To było przepiękne miasto, nazywane Paryżem Północy. Ja starałam się je opowiedzieć i opisać, ale to było też miasto, w którym Rosjanie, zaborcy, bo to był priwisliński kraj, stanowili bardzo wielki element napływowy. I zastanawiałam się, jak ta Warszawa wygląda. Opisywałam jej cerkwie, opisywałam urzędników, czy też wojskowych, rosyjskich mundurach i tak dalej, i tak dalej. Czyli ja myślę, że ja mam pewną taką obsesję przeszłości i pamięci. Stąd wszywanie w przestrzeń obecnej rzeczywistości, tak miasta mojego Warszawy, jak i innych miast związanych z Singerem, związanych z moją rodziną, czy też z Wierą Gran, wszywanie przeszłości, ponieważ mam wrażenie, że teraźniejszość bez przeszłości jest pusta. Natomiast w momencie, kiedy tę przeszłość, jakby stworzymy glebę z przeszłości i z pamięci, wówczas mamy pewien trójwymiarowy obraz tejże rzeczywistości. I to jest obraz, który ja bym chciała zachować i myślę, że on jest ważny.